Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. Od razu na wstępie powiem wam, że przepraszam was za moją delikatną chrypę, ale coś chyba mi siada na gardle, przynajmniej no, boli mnie to gardło, dlatego dzisiaj z moim głosem może być delikatnie coś nie tak, ale myślę, że to nie będzie jakimś większym problemem. Zresztą i tak zazwyczaj brzmię do dupy, więc to nie będzie chyba problem. Tak czy inaczej, kochani, dzisiaj sobie sklepiku nie otwieramy. Będę chciał raczej wyruszyć dalej na naszą przygodę. Trzeba zebrać 70 tysięcy na naszego bankiera. Tak, czy ja mam pusty ekwipunek? Mam jedną potkę tylko. Kurde, nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym. Szybko się wrócę i powinienem zaraz znów wyruszać. Mam nadzieję, że mi pad nie padnie, bo powiem wam, że od chyba tygodnia go już nie ładowałem. Ale widzicie, jak ja jestem właśnie osobą, która padów nie trawi, tak w tej grze nie wyobrażam sobie innej opcji niż właśnie pady. Naprawdę, jestem taki antypadowy. Ja nie wiem, nie rozumiem osób, które na przykład używają pada do gier w FPS. No, dla mnie to jest po prostu katorga. Katorga, to jest nawet mało powiedziane, że katorga. I ja, no, przeciwnik totalny padów. Jednak w taką gierkę gram na padzie. To coś musi oznaczać. To coś musi oznaczać. W ogóle jestem teraz na etapie przechodzenia Dying Light na 100%. Już mam naprawdę prawie wszystkie znajdźki. Ale niektóre są tak pobugowane, że to szok. No i moi kochani, możliwe, że niedługo wejdzie również nowa seria. Nowa seria z Antarneda. Tak, dobrze słyszycie, Antarned. Co ja zazwyczaj w FPS-y nie gram, tak tutaj możliwe, że się podzielimy na teamy z ludźmi z Discorda, którzy są aktywni i chcą w takie gry grać. I najprawdopodobniej sobie właśnie zrobimy taką mikroserię z tego. Chciałem powiedzieć, no patrzcie, jak mi dobrze idzie. I już nam poszło, zajebiście. Czy mi poszło? Dobra, na pewno pierwszego bossa będziemy musieli szybko zrobić. O, wilku mowa. O, wilku mowa. Może go nawet zrobimy bardzo szybko. No, jak? Wiesz, ty typeczku. Byłeś jakoś dziwnie zachowany. Ało. Weź się uspokój, co? Weź ty się uspokój. Tu jest boss. Tak, tu jest bosik. Tu jest bosiczkę. Bosiczkens. Tyk. Szybki wpierdziel i do domu. Oczywiście będziemy sobie wszystko dzisiaj clearować całkowicie, bo jednak no mamy możliwość teleportu i powrotu z przedmiotami, dlatego będę chciał cały ekwipunek oczywiście sobie zapełnić i dopiero wtedy wrócić. I dopiero wtedy wrócić. Coś tu widziałem. To były oczy. Jak zwykle, to nie jest secret. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. To jest tylko wejście na górę. Nie lubię tych grybów. Zrypujące są. W części już po grzybie. I tam widzę jakiegoś pana, który nie żyje, więc na pewno tam będą jakieś przedmioty. Coś zyskaliśmy, tylko co to jest? Włócznia treningowa. Jest jakaś notka. Przeciwnicy z tego lasu trują swoje ofiary. Każdego, kto będzie miał styczność z taką trucizną, czeka powolna śmierć. Śmierć. Może nam to nie grozi. O, ciebie nie znam. Już cię znam. Nienawidzę cię. Nienawidzę tego bałwana. Kolejny, kurde, fidget spinner. Nie. Dobra, siadło. I znów trutka, znów trucizna. Co oni nas tak gnoje trują, no? Nie lubię, naprawdę nie lubię tej mapy.
Nie lubię tej mapy, bo tu jest dużo trutek. A ja akurat jestem bardzo podatny na trucizny. W sensie jako człowiek. Dobra, tu chyba są standardowe teksty, prawda? Sprawdźmy jakiś wypadek. O nie, dobra, jest nowa notka. Już czytamy. Czytamy. Jeszcze raz. Jeszcze więcej wzorów i tajemnic. Czy gdy docieracie na trzeci poziom, nie czujecie się aby zbytnio obciążeni? Zbyt wiele łupów, za dużo skarbów. Ale nie chcecie się zatrzymać. Po prostu nie chcecie. W takim razie mam dla was coś ekstra. Ukryte właśnie na trzecim poziomie pomiędzy jego początkiem a końcem. A przez koniec rozumiem tu ogromnego stwora, który czeka w otchłaniach lochu. Czyli koniec lochu jest tutaj tak naprawdę waszym końcem. Ale pomiędzy tymi dwoma punktami możecie dostrzec błysk. Niewielki refleks świetny w nieskończonych ciemnościach. Jeśli macie odwagę, skoczcie tam. Sprawdźcie, co tam jest. No to właśnie o tych refleksach na początku mówiliśmy. Mówię tu bardziej o tych naszych... O tych naszych sekretach, które są właśnie w ten sposób robione, że jak gdzieś skoczymy i jest tam refleks, to znajdziemy sekretny pokój. Żadnego refleksu tutaj nie widzę. Ojej, ale ty jesteś irytujący. Nie lubię ich. Bardzo irytujący. Dobra, siadło. Siadło, sadło. To umarł, ten nie żyje, koniec. Benz. Żadnego rozbłysku tutaj chyba nie widać. Widać? Nie widać. O, tu jeszcze coś było. Nic nie ma? Nie, tu tylko notka. Tu tylko notka jest. I tak, pytanie, czy my się teraz zwracamy, bo teoretycznie przydałoby nam się wrócić. I mamy tutaj bodajże tylko i wyłącznie za 1000 golda powrót. To nie jest głupie. Do nas nie wyleczy po całości, prawda? A jednak wyleczyło. No i teraz nie wiem. Ile mamy miejsca? Mało tego miejsca mamy. Na pewno będę chciał to poprzenosić na górę. W ten sposób, żeby tu nic nie poznikało nam przypadkiem. Jest w porządku, wszystko jest w porządku. No chyba idziemy dalej, chyba idziemy dalej. No tu mamy powrót za 4000 już, przepraszam bardzo. Czyli co? Jeżeli to będzie 8000, to się zirytuję. To zrobiłem głupotę w takim razie. O ile tutaj właśnie będzie tak jak mówię. 6000, o 2000 więcej. No to tak szczerze 2 na 10. Tak szczerze 2 na 10. O, jaki coś... Au! Kurde, cholerny medikopter, no. A nie ma. A nie wiem, te moby normalnie są fidget spinnery. Ale tam jest kolejny beblik, więc od razu to sobie zaliczymy. Pyk. I kolejna notka. I mamy chyba nowy zestaw przedmiotów. Myślę, że te płatki nie są mi do niczego na razie potrzebne. Nie, jelly. W sumie jelly wywalmy. Jaki to jest zestaw? Zardzewiały krótki miecz. To jest chyba zestaw numer 2. Jeśli uda mi się wynieść stąd wszystkie te artefakty, będę bogaty. Ludzie w Ryjące potrafią zabić za artefakty z leśnego lochu. No, myślę, że w tym wypadku raczej to ci nie grozi w żadnym wypadku. W tym wypadku raczej to ci nie grozi w żadnym wypadku, a bym powiedział. Sentencja, polski język, trudny język. Dobra. Pięknie wyszło. Czym ty jesteś, gnojku? Ało, au, aj, aj, aj. O, ty kwasowy pluju. Już cię nie lubię. Już się nie lubimy, padalcu. Ten parszywiec...
cały czas ten kwas tutaj próbował. Nie, nie chciałem! Trzeba tego padalca szybko... Dobra, zabiliśmy go już. Nie. Gdzie to jest? Dobra, musiałem już to użyć. Ja to jestem genialny. No nie, kwas. Kwas. Dobra. Kurde, nie rób mi tego. Nie rób mi tego, przyjacielu, nie rób mi tego. Czy ja to mogę zabrać? Mogę to zabrać, dobra. Zobaczmy, czy przypadkiem jeszcze nie możemy tutaj wziąć coś z tej skrzyneczki. Niestety nie. Ale to nie problem. Uciekamy stąd na razie. 6000. Teleportujmy się z powrotem i zaraz tutaj wracamy. Zaraz tutaj wracamy. Odłożymy sobie tylko nasz ekwipunek, zregenerujemy zdrowie i myślę, że powrócimy tutaj w wielkim stylu. Już jest oczywiście nocka, 21 stycznia. Żadnego jeszcze eventu w sumie nie odkryliśmy. Żadnego eventu jeszcze nie odkryliśmy. Takiego globalnego, wiecie o co chodzi. Tak jak, nie wiem, Brakuje mi słów. To już nie jest dobrze, jak komuś brakuje słów. Tak, nie chciałem tego wziąć, ale dobra. Uzupełnimy sobie potki. Żeby zawsze było tych 5 sztuk w razie czego, naprawdę w ciężkich sytuacjach. Dobra, i myślę, że jestem gotowy, żeby znów ruszyć przed siebie. Zejdźmy jeszcze do kowala, zobaczmy, czy my już możemy tutaj coś ulepszyć. Wątpię, ale chciałbym jednak sprawdzić, czy mamy jakieś przedmioty. Czyli tak, drewno i ten burak, cholerny burak. Ale to też, nie, no to byśmy mieli już cokolwiek. Tylko kwasu nam brakuje i... A nie, drewno jest 11 sztuk. To z tego byśmy coś mieli. Nie, co to kółko oznacza na górze. Nie mam pojęcia. O! Jest tu panicz. Pęd drzewa wiatru rozmotywowany tak, by mógł chodzić i wytwarzać podmuchy powietrza za pomocą liści. Jest latający golem, wieżyczka wartownicza. A innych pecików nie mamy. Na razie tylko tego drzewca. Ale bym chciał jednak to. Chodź ze mną. On stunuje, naprawdę się bardzo przydaje. No, co? Jak? No nie, no to było chamskie. To było naprawdę chamskie. Gra mnie zrobiła w bambuko i to totalne. Zrespiła cholerne liście. Ale widzę, że tam się wszystko tutaj porespiło. A boss jest gdzieś na dole. Ej, naprawdę nam to porespiło? Nie mówcie, że naprawdę mi porespiło to wszystko. Tak, porespiło nam. O kurde, blaszka. No to nie idziemy wprost na bossa. Bo ewidentnie buraczki dropią na poziomie trzecim. Pana już żegnamy. Dobra, dziadyga umarła. I to jest teoretycznie nasz główny room, do którego się teleportowaliśmy.
Nienawidzę tych grzybów, naprawdę, te grzyby są tak irytujące. No poszedł tylko i zajebał gonga. W sumie trochę jak on mi. Bardzo podobnie. Do mnie dzwoni mój telefon, dobrze mam wyciszony. Dobrze mam wyciszony. Dobra, idziemy teraz w dół. Idziemy do tego bossa. Zostaw mnie! Mało! Nie! Co to było? Kurwa, one są porąbane. Te moby są porąbane. One jak dojdą, to już naprawdę taki pierdzie spuszczają, że to szok. Leczymy się. 278, dobra, świetnie. Wciąż nie wiemy, kto za tym stoi. Połacie naszych eksperymentalnych rasów wciąż znikają. Zastępują je ich zniszczone wersje. Ukryte niekiedy szlamem. Nie wiem, czy my doczytaliśmy, czy nie. No spokojnie. To nie były chyba buraczki. Dobra, tu jest boss. Tu jest bosisko. Próbujemy chyba, co? Już nie mam potek. Au, to bolało, gnoju. No nie. O nie, o nie. Nie mamy szans. 16 HP. Nie, 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 nie. Za mało potek. Za mało potek. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. No nie złapaliśmy buraczka, no. Tak mi zależało na buraczku. Jeszcze mamy za słabe te hity. Kurde, no. Minimalnie za słabe. Ale spokojnie, bez nerwów, zaraz znów wyruszymy na kolejną wyprawę, tylko tak głównie stricte na boska. Wyruszymy za chwilę głównie na boska. No oczywiście znów nie to, co chciałem. O. Którym to się robiło, tym? Nie tym. Jak się robiło? Chyba trzy podjamki, tu coś jest, czy tu nic nie ma? Tu nic nie ma. Czyli tak, musimy sobie iść dorobić potek, to jest priorytet w tej chwili dla nas. Buraczka chyba nadal nie złapaliśmy, ale sprawdzę. Nie, buraczka nadal nie mamy. Czyli idziemy kupić potki. I zastanawiam się nad enchantem do broni. Zobaczmy w enchanty. Zaklinanie. Chcę ulepszyć broń. 15 tysięcy plus 24 do DPS-a. Chyba, że plus 74, ale raczej nie. Dobra, chcę to zrobić. Tylko ciekawe, czy ten enchant nam potem zostaje, bo w sumie tego nam gra nie tłumaczy. Mikstury. Robimy ich na maksa, ile tylko się da. Oczywiście, że tak. Kurde, mogłem zrobić te większe. Ale jestem lama. Oj, ale spartoliłem to.
Spartoliłem to. Dobra, idziemy na boss hunt. Potek mamy sporo, więc na luzie. Teraz tak właśnie polecimy stricte tylko i wyłącznie bossa. I tam, gdzie jest boss, tam lecimy. Wiem, że w teorii będziemy musieli tak obszukać wszystko, co mamy, bo mapa nam się tylko odpłania wtedy, kiedy zrobimy powrót. A ja powrotu nie chcę zbytnio robić, bo i tam bardzo mało tej kasy. 8000. Dobra, ryzykuję, że jest to na dole. Znaczy w prawą stronę, przepraszam. Ej, dobra, ale jest różnica. A jakby było wolniejsze delikatnie? No nie, jest różnica. Ale tych fungusów chyba nie mieliśmy jeszcze. DPS-y robią jednak robotę. Robią. Wstałem, że idę w złą stronę. Dobra. No, oczywiście, że w złą. Jakbym nie poszedł, to oczywiście musiałem w złą. Żegnamy przyjaciela, ale naprawdę obławimy się w te różne surowce na sprzedaż, więc myślę, że teraz jak będziemy już handlować, no to dosyć sporo tego hejsiwa sobie wydropimy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak będzie, to zobaczymy. Jeszcze mały sęk został, aż trudnejku. Bierz wszystko. No i to się też do enchantu przyda. Wydaje mi się, że możemy iść w górę. Kurde, chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Idziemy w górę, to idziemy w górę. Ostatnio dokonano niezwykłego odkrycia, które na zawsze zmieni reguły tej gry. W lokach odkryto naszyjniki o ciekawych właściwościach. Sam niedawno znalazłem jeden z nich. Fascynujące. Podczas chwil słabości, zamiast uciekać z lochu, gubiąc po drodze większość zdobytych przedmiotów, można włożyć do naszyjnika złoto. Pojawi się wtedy portal, który zabierze cię z powrotem do miasta. Nie trzeba już więcej ryzykować życiem i utratą kończyn podczas podróży do lochów. Niektórzy podróżnicy o bardziej bezpośrednim usposobieniu, bohaterowie jak lubią być nazywani, krzywo patrzą na te naszyjniki. Tak, jasne. Co to za zabawa, wchodzić do lochu bez ryzyka, że cię coś pożre? Nie wiem, ja bym jednak wolał wiedzieć, że mnie nic nie pożre. No i oczywiście ostatnią drogą, którą tutaj będziemy mieć, to będzie ta prawidłowa, prawda? Musiało tak być. Au, oż ty padalcu. A teraz górę, dół. Teraz powiedziałbym, że pójdę w lewo, ale pójdę w górę. No i kurwa, znów nie trafiłem. Już HP-ki straciliśmy. Ale widziałem to, wiem, że tu jest zejście w dół. Widziałem. Przytrzymaj, by użyć. Co to jest? Nie, on mnie otruje. To jest jakiś... Au. Dobra.
Chyba nam się udało to wygrać. To dostaniemy. To dostaniemy. No wiecie wy co? Naprawdę? Serio? No gro, tak się nie postępuje. Tak się nie postępuje. Takie byle gówno. Dobra, no. Takie byle gówno nam tu dali, no. Aż coś sprawdzę, czy to mogę sprzedać? Chyba mogę. I tu już tego przytrzymać nie mogę. Dobra. To jest wszystko, co chciałem zobaczyć. Straciliśmy sporo HP, no ale trudno. Tak widocznie być musiało. No i może w końcu? No brawo. No brawo. Nie złapaliśmy jeszcze intruza, który od lat niweczy nasze eksperymenty, a teraz jeszcze większość naszych materiałów badawczych rozpływa się każdego dnia w powietrzu. What can I say? It's complicated. Here we go. Dobra. Leczymy się i znów lecimy na tego boss hunta. Znów lecimy na boss hunta. Jak to by było przyjemnie zdobyć z miejsca już teraz mapę tego całego regionu. Dobra. Nawet nie zbieram zbytnio tych przedmiotów, no chcę po prostu jak najszybciej przyjść do bossa. Jak najszybciej do bossa. Kurwa, oczywiście wpadłem w to wszystko. Musiałem wpaść, bo jakby to inaczej było. Co my tu mamy? Nie wiem dokładnie co jest, ile warte, ale... No, chyba też nie jest potrzebny. Ten wit nam chyba też nie jest potrzebny. Jego boss, nie? Dobra. Dobra. No kurde, przestań to robić! My nie możemy atakować na skoskę, no. Irytujące. Oczywiście bossa nadal... O, widziałem. Widziałem, co tu było. Nic nie było. Gra nas w konia zrobiła. Jak mapa wygląda? Musimy się cofnąć do głównego huba. Huba. Dobra, stąd wyszliśmy, że idziemy w górę, no. Niebezpiecznie się robi. Dobra. Bardziej się tego pomarańczowego boję. Czego będziemy trzymać na dystans, to może? No właśnie, udało się. Już mamy za dużo rzeczy. Przynajmniej z tej kategorii. To od razu sprzedajemy.
wiem, że może robię głupotę, no ale trudno. Już teraz się spieszę, bo też zbliża się koniec odcinka. Już mam ponad 30 minut. Oczywiście musiałem to spartolić. I boss jest znów w ostatnim miejscu, w którym... No jeszcze... Nie mam jeszcze dostępu. Cholera, shit happens. O nie, dobra. Nie, nie dam rady. Umarłem! Nie! There is no arise without penalty. Świetnie. Zarąbiście, wszystko straciliśmy. Aj. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. Na szczęście w większości potek nie straciliśmy, więc jakoś sobie jeszcze z tym poradzimy. Tak czy inaczej, trzymajcie się i do następnego razu. Hej, hej!